nie uświadamiałem sobie dzisiaj, to z tego sobie zdaję z tego sprawę, że obserwują zresztą młodzież i dzisiejszy świat, który nas otacza, mnie między innymi. Mianowicie, że przynajmniej w mojej dziedzinie, ale myślę, że to dotyczy różnych dziedzin, niezwykle ważną rolę odgrywa mistrz, to znaczy wzór. Kiedyś dwa filary życia były dwa podstawowe, to był dom i szkoła. To dzisiaj nie istnieje. Jest w trakcie kompletnej destrukcji przez tą cywilizację, którą między innymi też nie wiem, czy tworzymy, czy w której żyjemy. I to się da odczuć. Ja to widzę w swoich studentach, wśród swoich studentów. To znaczy nie mają, człowiek młody musi, nie może z siebie tak wybiera drogę życiową. Zawsze ma przykłady. I albo to jest ojciec, który nie wiem, jest lekarzem, no to na ogół dzieci lekarzy są lekarzami. No. Z aktorzy to są aktorami, prawda? To jest to jakby automatycznie przebiega. To nie był mój przypadek, bo akurat mój ojciec nie był, był urzędnikiem, nie był aktorem, ale mój najstarszy, starszy dużo brat był aktorem, więc może na to, to też miało wpływ na mój wybór. Krótko mówiąc, widzę, jaka jest potrzeba wzorców w dzisiejszym czasie, w którym nie ma czasu na nic, nie ma procesu, który jeszcze było takie słowo, które używało, no, kiedy byłem mały, dojrzewanie, człowiek dojrzały, mówiło się, albo prawda, jeszcze nie dojrzał inaczej. Nie ma kiedy, dzisiaj nie ma jak dojrzewać. Ja mówię, że szybciej spać nie można, dojrzewać nie można szybciej. Człowiek, który dzisiaj wskakuje i dzisiaj już boi się, zaczyna pracę, że straci tą pracę, nie uczą się wiedza. No, nie będę Państwu mówił rzeczy, które są oczywiste. U nas dramatyczniej wyglądają w Polsce, dlatego że ten skok potworny, to tsunami polityczno-społeczne zabiło to, co miało, zostało zniszczone, nie miało czasu się odrodzić. No jesteśmy w innym totalitaryzmie, jeżeli można powiedzieć, kapitalizmu, mondializacji, czyli globalizacji i tak dalej. I odpowiadam to dlatego, że dla mnie to niezwykle ważne, pan pyta mnie jako pedagog, to jest dla mnie bardzo ważne. Ja traktuję swoją rolę pedagoga nie, że uczę sztuki, bo sztuki się nie uczy, sztuki nie można nauczyć, tylko w jaki sposób pokazuję im drogi, te, które uważam za słuszne, czy mniej słuszne, próbuję wpływać na rozwijać ich wrażliwość i ciekawość świata, żeby zdecydowali się, co mają w życiu robić, bo znam wielu ludzi nieszczęśliwych z powodów właśnie złego wyboru, a już nie mieli na tyle siły, żeby zrezygnować kiedyś i wybrać drugą, nową drogę. Tych ludzi, akurat Tadeusz Różewicz, ja jestem chłopcem, który stracił bardzo wcześnie ojca, czyli nie miałem tego wzoru automatycznego w domu, wychodząc spod skrzydeł matki, jak to uważam, że dziecko wychodzi spod skrzydeł matki, no i bierze go ojciec i go pokazuje mu świat, życie i w jaki sposób wpływa na jego decyzję. Ja tego nie miałem. W związku z tym dla mnie niezwykłą podarkiem czy prezentem od losu było to, że Tadeusz Różewicz mieszkał w Gliwicach, tam gdzie ja mieszkałem. No i to, że spotkaliśmy się, w związku z tym ja jako młody, kilkunastoletni chłopak. I to jest chyba najważniejsza rzecz w moim życiu. Ja go zawsze nazywałem, że to jest mój ojciec duchowy. No a takiego mieć ojca duchowego to już nie ma. Tak to wystarczy, prawda? I to było takie fundamentalne. Drugim tym takim człowiekiem, który właśnie też niezwykle wpłynął na moje myślenie, czy jakbym powiedział, utwierdził mnie w moich przeczuciach. Bo przecież młody człowiek nie wszystko nazywa, nie wie, no, szuka siebie przede wszystkim. Krótko mówiąc, praca z nim, bardzo źle przyjaźniliśmy się, bardzo miała ogromny wpływ na moje myślenie artystyczne, moje myślenie
o sztuce. I to jest, grając u niego, główne role w teatrze, najlepszym ówczesnym teatrze w Polsce, teatrze starym, najlepszym zespole. To były te najważniejsze lata, taka rodzaj inicjacji. No ale jeszcze jeden jest bardzo ważny człowiek dla mnie. Ja w ogóle w życiu mam bardzo ważnych ludzi, dzięki którym w ogóle nazywam się tak, jak się nazywam. I mam to poczucie, kim jestem. No ale wszystkich nieznani, anonimowi. To był Andrzej Wajda, z którym też się zaprzyjaźniłem i który mi dał szansę, że zaistniałem. Zaistniałem, no bo dzięki jego filmom, które oglądane na Zachodzie, to no i dostałem propozycję i tak się to dokonało. Zresztą to akurat dotyczy Andrzeja Seweryna czy Daniela Albyskiego. No i byliśmy pierwszymi z Danielem aktorami, którzy, jak śmialiśmy się, po Helenie Modrzejewskiej zagrali za granicą. Dzisiaj to się wydaje takie może nieoczywiste, ale banalne trochę, że można, młodzież uczy się języków i no i w ogóle myśmy byli przecież krajem odciętym. Sztuka była jedynym takim, jakby to powiedzieć, światełkiem na to, żeby istnieć. I artyści rzeczywiście polscy istnieli, no ale aktor, który gra w filmie, w własnym ojczystym języku, grać gdzie indziej, tym bardziej w teatrze. No więc to takie trzech ludzi, którzy są bardzo ważni, każdy zupełnie inaczej, ale jakby się uzupełniają tym wszystkim. W związku z tym bardzo to pamiętam i jestem losowi wdzięczny na to, że spotkałem ich. Jestem dłużej pedagogiem niż aktorem, bo jeszcze na studiach, będąc na czwartym roku, byłem asystentem, zacząłem. W sztuce pedagogika ma szczególny taki profil, dlatego że sztuki nie można nauczyć. No co, no malarz Akademii Sztuk Pięknych może pokazać, jak się miesza farby, żeby one zostały na tym płótnie. Jak to prawda, może zasugerować pewne rzeczy, ale nie można sztuki nauczyć. To jest niemożliwe, całe szczęście. Tylko można również, są na przykład uczniowie, studiowali u Cybisa, czy studiowali u Tomaszewskiego, prawda? To nie znaczy, że mają tak samo malować jak oni, tylko że coś wynieśli, czyli jakieś wartości podstawowe. To jest niezwykle istotne. No i moi studenci, mogę tylko panu powiedzieć, że mówię to oficjalnie, bo gdyby to nie zostało powiedziane publicznie, to bym tego nie powtórzył, bym się trochę wstydził. Mianowicie, kiedy fuksówka, to jest taki moment na uczelni, kiedy studenci pierwszego roku, którzy zdali, organizują takie, prosi o trzepiny, już nie pamiętam, jak to się nazywa, krótko mówiąc, takie inicjacja, no. Są przyjęci w grono studentów uczelni. No i na akademii, na której uczę, takie pytanie padło, co trzeba zapamiętać po każdym profesorze. Zapytali studentów już kończących uczelnię, czyli czwartego roku. I to pani profesor Osterloff powiedziała w telewizji oficjalnie, więc dlatego mówię do mnie. Zresztą o tym nie wiedziałem, bo mnie tam nie było. I powiedzieli, doszło do mojego nazwiska, to powiedzieli Przoniak, to studenci tego, kończąc szkołę, powiedzieli, co trzeba pana profesora Przoniaka zapamiętać, powiedzieli każde słowo. No więc oczywiście nie trzeba tego brać wprost, ale to znaczy, że myślę, że to, co ja robię, jest ważne. Nie dla wszystkich, bo przecież będą serialowymi aktorami, będą grali. To, że ktoś gra, studiuje Akademię Muzyczną, nie znaczy, że zostanie Rubinsteinem, żeby to było jasne. Natomiast ci, co będą chcieli, będą w stanie skorzystać z tego, co ja im pokazuję z siebie, to mi się zapamiętają. No, mój rektor pamięta słowa, które wypowiedziałem na egzaminie, kiedy zdawał, a ja byłem w komisji.
to tyle lat. W związku z tym myślę, że to jest ważne. Ja też pamiętam swoich nauczycieli polskiego, co uczył mnie, jak co trzeba powiedzieć, pamiętam. To są bardzo ważne rzeczy. Państwo przecież też mieliście swoich nauczycieli, takich pamięta się tych złych, pamięta się tych dobrych, ciekawych. To są bardzo ważne chwile i to, tego nie wolno lekceważyć. Ja nie mam poczucia humoru, jeśli chodzi o stosunek do moich studentów. Bardzo poważnie traktuję to, co robię, i no ale oczywiście jest granica, do której można wkroczyć w życie innego człowieka, szczególnie młodego. Ja przywiązuję ogromną wagę, szczególnie w dzisiejszych czasach i szczególnie w Polsce, do, nie chcę tego nazwać edukacją, ale tego, do tej pracy w takich, w Polsce, nie w Warszawie, nie w Krakowie, nie, w takich miejscach. A znam te miejsca dzięki mojemu modelowi i ja nigdy nie jeździłem w PRL-u, nie lubiłem jeździć po Polsce. Nie musiałem i nie chciałem jeździć, bo strasznie mnie to nie smaczyło, niesmak budziła tak zwana polska prowincja. To wszystko to były tak zwane chałtury, zresztą wszyscy traktowali tylko jako chałtury, poza wyjątkami, że ta Polska była straszna. Dzisiaj Polska nie jest straszna, wbrew opinii niektórych ludzi, nie jest w ruinie. Wspaniałe miejsca są właśnie w Polsce, ale jest bardzo ważne w tym ogólnym chaosie pomagać ludziom jakby w dostępie do wysokiej kultury. I to jest dla mnie fundamentalne, bo ze szmirą mamy do czynienia wszędzie. Tak było, tak będzie, jest. Ale w Polsce w związku z tym, że jest niezwykle niski poziom, no czytelnictwa to już w ogóle, i w ogóle z kulturą jest nie najlepiej, no z telewizją to już, Polska ogląda telewizję. No. Krótko mówiąc, to ten fenomen polkowicki jest rzeczą niesłychaną, zupełnie na skalę, myślę, nie tylko Polski, bo powiedzmy sobie we Francji, w ogromnym kraju Francuzi chodzą do teatru. Francja na przykład, żeby porównać, jest krajem, który ma pierwsze miejsce na świecie, jeśli chodzi o ilość księgarni na głowę mieszkańców. A my, Czesi, czytają dużo więcej niż my. To jest tragedia. To ja, dla mnie człowieka kultury to jest po prostu. A wiecie państwo, jak się myśli, tak się je. Jak się je, taki się ma stosunek. Nie można być chamem do 11, od 11 kulturalnym, wrażliwym człowiekiem. To jest niemożliwe. W związku z tym to jest takie ważne, żeby tej młodzieży, która przecież jest taka delikatna w tym, co mówiłem przed chwilą, prawda, że trzeba pokazywać wzorce, 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 wzorce. No i w związku z tym takie Polkowice. Znam kilka innych ośrodków, gdzie na przykład kierownik czy dyrektor Domu Kultury powiedział, tutaj Doda nigdy nie przyjedzie, prawda? I budował teatr, zamiast mogłem drogę zbudować. Ale za te pieniądze teatr, bo drogę kiedyś zbuduje, a teatr już stoi. Także to jest kwestia niezwykle istotna ludzi, którzy tworzą, szczególnie tu. Dlatego żałuję jednego, no, że no, jakbym ja był burmistrzem w władzach tutaj, już teatr by dawno stał. No ale nie wiem, no to w Poznaniu też jest wspaniała filharmonia, bez filharmonii, także nie, może to, a są filharmonii i nie ma filharmonii, także fałszują muzycy, także. No, przede wszystkim teatr to jest rodzina. Ktoś, kto raz zaglądał do teatru, to potwierdzi, to jest rodzina, teatr to nie jest instytucja. To jest rodzina, w której są konflikty, w których są problemy, a to jest rodzina, to coś, to jest pewnego rodzaju więź. W związku z tym, że w Polsce nastąpiło to, co nastąpiło, czyli po 90 roku ta szalona zmiana, która w wielu wypadkach jest niesłychanie wspaniała, ale przyniosła różne zagrożenia, czyli ten podmuch tej kultury, popkultury, jestem wrogiem popkultury, nie lubię popkultury, to nic nie daje. Mordercą kultury był Warhol. On
to zrobił, że z farbą zamalował. Dobry pomysł miał Marilyn Monroe i od razu to... To jest groźne, dlatego że to jest łatwe. To jest po prostu, to nic nie ma żadnej wartości. To jest nic. No oczywiście pop, czyli lud, jakbyśmy powiedzieli, ma potrzeby wyrażania się siebie. No ale przecież mamy, lud się wyraża w ludowych piosenkach, na całym świecie. Folk, to nie jest pop. Pop to jest commercial. To jest łatwe, bez wartości. I teraz tak, kształtowanie tego teatr, zresztą jeżeli Państwo zobaczycie mojego Belfra, tam jest między innymi mowa o tym, to napisał bardzo ciekawy, wykształcony człowiek, pedagog, a również autor wielu sztuk, Jean-Pierre Dupagne, Belg. I on o tym mówi. Mianowicie, teatr jest też, uczy, dlatego napisałem w moim wstępie, jakie to jest niezwykle ważne miejsce. W Polsce, na pewno Państwo śledzicie, co się na przykład dzieje teraz w Teatrze Powszechnym w Warszawie, moim teatrze, bo tutaj zaczynałem z dyrektorem Hibnerem, jak otrzymał dyrekcję, z Wrocławskim Teatrem. Mianowicie to są miejsca, taka sytuacja jest niepokojąca, dlatego że tam najmniej chodzi o sztukę i najmniej chodzi o widza. Teatr jest różny. Teatr może być taki, śmaki, ale teatru nie ma bez aktora. Może być widowisko, instalacja. Nie ma teatru bez aktora. Nie dlatego, że jestem aktorem, ale również dlatego. Aktor jest podmiotem, sercem i solą teatru. Nie ma. I teraz to, co się dzieje, aktorzy są uprzedmiotowiani, są używani, więc bardzo cierpią, bo rozmawiam z swoimi byłymi studentami, z aktorami. Mnie jest bliski rzeczywiście teatr aktora, bo uważam, że teatr jest wspaniały, dlatego że jest kontakt bezpośrednio aktora człowieka z człowiekiem. Jeżeli się nie przeszkadza, to ten kontakt jest wspaniały. I lubię taki teatr, to nie znaczy, że nie lubię innego teatru, tylko Szajna miał taki teatr, którym ja się nie a to jest kwestia, powiedzmy sobie, potrzeby, gustów, ale nie ocen. Po prostu to jest tak, ja nie lubię socjologicznego teatru, ja nie lubię, pomimo że Brecht jest znanym autorem, mnie nie interesuje Brecht. W tym sensie Brecht jest w ogóle sam sobie bardzo interesujący. Ja nie lubię politycznego teatru. Mnie taki teatr nie interesuje, bo mnie interesuje człowiek. W związku z tym, jako aktora mnie interesuje człowiek. W związku z tym, jeżeli ten człowiek znika mi na 3 godziny ze sceny, to ja bełkotu dużo jest i to u nas jest strasznie rozregulowane. I w związku z tym, bo na przykład we Francji, czy w Anglii, czy w Szwajcarii, czy w Niemczech, to jest bardzo proste. Są takie teatry i takie teatry. Jest teatr bulwarowy, jest teatr prywatny, nazwijmy to, w którym się gra różny repertuar, jest teatr subwencjonowany, czyli tak zwany ambitny. To nie są te różne rodziny, nie znaczy, że się uwielbiają, kochają. W teatrze prywatnym się zarabia prawdziwe pieniądze, a w teatrze subwencjonowanym kiepsko. No to już jest powód, żeby się nie za bardzo kochać. W teatrze, powiedzmy, ci aktorzy, którzy są, grają ten lżejszy repertuar, są bardziej popularni. Więc to są różne te ambicje. Ale to funkcjonuje bardzo dobrze. No jak jest muzyka, powiedzmy sobie, lekka, jest operetka, jest operas, jest Beethoven i Mahler. Czyli to nie ma nic, to jedno, tylko że nie może być pomieszania. To znaczy, ja mówię do swoich studentów, że jeżeli będą występować w tych głupich serialach, które artystycznie nic nie reprezentują, to żeby nie udawali, że coś, nie udawali, że robią, czasem trzeba żyć, zmuszeni jesteś, ale żeby nie udawali, że to coś ma jakąś wartość. Trzeba sobie tylko powiedzieć, to, że to jest to, a to jest tamto. No i w związku z tym teatr ten, który próbuję robić, ten, który lubię i dobrze się czuję, to ten teatr, gdzie widać człowieka, że
jakieś przeżycie, jakiś związek jest, jakiś widz wychodzi. Ja mam to poczucie, bo to mam takie poczucie, że to coś daje ludzie. Tak jak ja pamiętam spektakle sprzed wielu lat, tak pamiętają widzowie też wielkich aktorów, Łomickiego, Cholubka, ich role i tak dalej. To jest, to zapada. A to, co się teraz dzieje, no już nie mówię, że tam te różne... Jak się nie ma za dużo do powiedzenia, to się robi więcej szumu. To jest oczywiste. A człowiek, który ma poczucie wartości, wie co, to nie będzie się... Także tutaj jest dużo rzeczy. Ja nie czuję się spełnionym artystą. Mam różne... Ja nie mam marzeń i nie miałem zresztą nigdy marzeń, będąc młodym aktorem. Marzeń, co chcę, nigdy nie chciałem, znaczy nie mówię, a chciałbym to zagrać, bo to nic nie znaczy. Zależy z kim. To jest teatr, jest, nie ma jednego Hamleta. Hamlet jest tego reżysera, tego reżysera, tego reżysera i tego reżysera. W związku z tym nie ma w ogóle jednego Hamleta. Role, ja po prostu nie ma małych ról, to wiadomo. Są role, które są wartościowe, ciekawe i dają możliwość, bo aktor też ma taką możliwość, jeżeli chce oczywiście, do wypowiedzenia się osobiście. Aktor to nie jest wykonawca, to nie jest odtwórca. Znaczy, bywają tacy, bardzo wielu zresztą. Ale istota sztuki aktorskiej w ogóle na czym innym polega. Że aktor musi, wielcy aktorzy, takim jakim był Łomnicki, Holoubek, Zapasiewicz, wielu innych polskich aktorów, teatralnych, bo w filmie to jest zupełnie inna dziedzina, to są ludzie, którzy coś mają do powiedzenia w ogóle. W związku z tym, że jak się bierze tekst danej sztuki, to jeżeli się nie ma, się ma coś w sobie więcej, to inny stosunek ma się do tego tekstu i co innego się czyta w tym tekście i co innego chce się przekazać widzowi. W związku z tym niezwykle ważne, dlatego w aktorze to jest taka skomplikowana rzecz, że aktor czym jest bardziej wrażliwy, ciekawy i sam sobie zadaje pytanie, wtedy w konfrontacji z tekstem to wychodzi. A człowiek aktora, którego nie interesuje nic, którego interesuje, patrzy duża rola, mała rola, serial, pieniądze, no to daję Państwu słowo, że to się odbija. Ja to widzę i nie ma cudów takich. Dlatego... Mówi Pan, że Pana gra jako taka nie interesuje, no paradoksalnie w ustach. Gra najmniej mnie interesuje. Gra mnie interesuje wtedy, kiedy wiem, co chcę powiedzieć. A jeżeli nie wiem, co powiedzieć, to takich ról nie biorę, a odmawiam rolę. I nawet za duże pieniądze, bo mogę mieć więcej jeszcze pieniędzy, zawsze można mieć więcej, ale no to co z tego, nie uważam się za słabego, a za mocnego, wie pan, ja wolę zawsze powiedzieć, kim nie jestem, niż tym, kim jestem, w związku z tym słaby nie, to jest taki, myślę, w ogóle bycie artystą to jest taka... Takie zajęcie bardzo specjalne, każdy, czy poeta, czy malarz, czy... Mianowicie, że nic nie jest mu dane. Bo powiedzmy sobie, pracą w sztuce się nic zarobi. Nic się nie... Praca jest najmniej ważna. Można zrobić taką kreskę, robić tak. Pik! I 650 tysięcy euro na giełdzie. Picasso. To nie jest nauka, bo sztuka nie jest racjonalna, krótko mówiąc, i z tym mają wielu artystów kłopoty, cierpią. Na ogół artyści cierpią, bo albo sobie wyobrażają, że są niedocenieni, albo ten. Aktorzy szczególnie cierpią. Aktorki, to już nie mówię, dlatego że czas ucieka, a tu się pojawia szybko zmarszczka, a już jest młodsza z tyłu stoi, ładniejsza. A aktor ma też poczucie uciekającego czasu, jak odmówi tę rolę dzisiaj, a może jutro już nie dostanę. Więc to jest taka, wprawdzie nie wprost dotyczące sztuki aktorskiej, ale to jest to, co jest bardzo obecne w życiu aktorskim.
W związku z tym niezwykle trzeba być mocnym. Mocnym to znaczy mieć poza tym, o czym mówię, mieć coś istotnego, coś ważniejszego. Dom, przyjaciela, przyjaciół, sens. Bo jak nie ma sensu, to nie ma życia. To jest pustka. No to jest wtedy alkohol. To jest wtedy, no i na swojej drodze widziałem wielu ludzi, którzy, bo się, jak się nie gra, no to co mam się robić? Ale zawsze można coś robić. Prawda? To, czyli kwestia być, żeby to przetrwać. Kryzysy nagle zapominają o aktorze. Jest, no nie będę mówił o takich przykładach, Państwu znane, Mary Monroe, no jest wielka gwiazda, wydawałoby się, że raj. Wszystkie dziewczyny, aktorki marzyłyby, żeby, a to jedna z największych tragedii, która mnie osobiście dotknęła, napisałem wiersz wtedy, jak się dowiedziałem, że nie żyje. Wielu takich aktorów przeżywa kryzys. Simon Signore, wielka aktorka, z którą miałem przyjemność, może przyjaźnić to za dużo, ale znać i uwielbiałem ją, zagrałem z nią zresztą w filmie. Przeszła niesamowity taki etap alkoholizmu. A to nie dlatego, że ona była alkoholiczka, tylko dlatego, że to są przeciążenia i w tych momentach takich trudnych to trzeba mieć to coś, co człowiekowi daje nadzieję, że to jest chwilowe. Dlatego odpowiadam panu, czy jestem mocny. Nie jestem słaby. Na co dzień mieszka pan we Francji. Co pana ciągnie do Polski? Bo wiecie państwo, że rozmawiamy też z mistrzem kuchni, autorem książki. Ja się nigdy z Polski tak naprawdę nie wyprowadziłem, bo to, o czym powiedziałem, to jest przypadek, prawda, że życie się przecież składa z przypadku. To, że wyjechałem do Francji. Ja jestem, tak jak większość Polaków, poza częścią poznaniaków i krakowiaków, no takim no, ofiarą wojny, no i tego, co było, się działo. W związku z tym jestem lwowiakiem, straciłem swoje miasto, nie miałem swojego miasta. No i tak się czułem zawsze od początku, patrząc na mojego ojca, który był tak strasznie smutny i tak strasznie cierpiał, że stracił to miasto. Byłem z takiej rodziny lwowskiej, prawdziwej. No i byłem na Śląsku, który kocham zresztą bardzo, kocham Śląsk i w Gliwicach. No ale nie miałem swojego miasta. No i Paryż moim jest miastem. To jest moje miasto, w którym żyję najdłużej. Jestem zachwycony. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, że nie miałbym Paryżu, nie mógłbym w Paryżu mieszkać i żyć. Mam swoje kąty, mam swoje. Więc to jest takie uzupełnienie, bym powiedział. Natomiast co we Francji lubię, i to zawsze im zazdrościłem, tego, o czym przed chwilą w kontekście innym mówiłem o tym, to jest kraj, który ma ciągłość. Polską tragedią między innymi jest brak ciągłości. I tu jest wielki problem, dlatego że w każdej zresztą dziedzinie, w teatrze, bo powiedziałem o rodzinie, jak ja wchodziłem do teatru jako student, byłem jeszcze studentem potem, to byli starzy aktorzy, niekoniecznie wielcy, niekoniecznie, których ja zachwycali mnie swoją grą, ale niezależnie od wszystkiego, ja czułem, że to jest moja rodzina. I szanowałem tych starych aktorów, zresztą nie przyszłoby do głowy nikomu. No i to jest, to wracamy z powrotem do mistrza. Mistrz co od mistrz? Można go kopnąć, zlekceważyć. Tu nie ma autorytetów, bo no, wszystko zresztą wskazuje, wszystko władze, politycy przecież, to powodują, że a po co autorytet? A nie ma autorytetu, odwrotnie to się niszczy. Więc tutaj jest, w sztuce jest niezwykle trudne, prawda? W teatrze szczególnie. A pana w Francji, miejsce. Dlatego mówię o ciągłość, że jak ja idę Paryżem, ja czytałem w poszukiwaniu straconego czasu, źle przetłumaczone, powinno być utraconego czasu. Prusta, chodzę ulicami, którym chodził Prust. No to wyobraźcie sobie państwo, jakie mam szczęście. Gotowanie jest dla mnie taką, wie pani, odskocznią takim bardzo ważną. W związku z tym, że mojej żonie to smakuje,
bo jakby nie smakowało, to byśmy musieli to rozwiązać, ten problem inaczej. I jak jej się, a ja nie improwizuję, ale wymyślam dania. To znaczy, Ameryki nie odkryję, ale jednak jeżdżąc po świecie, wpadam do jakiejś restauracji, a mówię, o, ciekawe. O, to jest ciekawe. No i zapisuję taki element, a potem nagle przychodzi mi, że to można zrobić z tym. I robię tak. No i jest to wychodzi, to moja żona dzielnie przez lata zapisywała, zapisuje i dzięki temu powstała książka kucharska, która czwarte wydanie teraz, właśnie byłem u wydawcy, mam nadzieję, bo nie ma już takiej książki dawno. No i to jest dla mnie wielka przyjemność. Poza tym przyjemność, jak to robię w domu, natomiast strasznie cierpię, jak muszę to w książce napisać, dlatego że moje te przepisy, które tam dałem, bo to jest moich przyjaciół, taka książka dosyć oryginalna, ja takie precyzyjnie, to moje są przepisy tak precyzyjne, że nieraz dawali mi kosztować to i nie wiedzą, że to jest mój przepis, powiedziałem, no to genialne danie. Kto to zrobił, wymyślił? On mówi, to ty. Więc, ale ta praca nad takim jednym przepisem, to jest tak strasznie skomplikowane. Moja żona jest królikiem doświadczalnym, w niżej tyle soli, tyle cukru. Strasznie to zamknął mi zresztą wydawca, żebym wykończył tę książkę, napisał. Więc to mi zabiera połowę mózgu, w związku z tym już się nie martwię innymi sprawami. Dlatego tak lubię gotować. W sztuce aktorskiej istnieje poczucie siły, jeżeli ma taki, jeżeli ma. To jeżeli sala, która nie stadion, bo ja nie jestem Dodą teatralną, jeżeli jest sala, jeżeli jestem, mam związek i to wyczuwam absolutnie, związek z salą, czyli to, co się dzieje na scenie, jest takim, aż mądrodramie szczególnie, dlatego że to jest jedyny mój partner, że jest porozumienie. A w ogóle uważam, że w życiu najważniejsze jest porozumienie. Porozumienie z drugim człowiekiem, porozumienie z Panem Bogiem, porozumienie ze światem, z przyrodą, że nie wycinamy, tylko sadzimy. Porozumienie. Krótko mówiąc, to jest w sztuce, a w aktorstwie to jest porozumienie. Nie, że widz przychodzi, ogląda, bo w teatr nie może, nie funkcjonuje na zasadzie, że widz przyjdzie, zobaczy. Nie ogląda teatru. Widz tworzy teatr, współtworzy. Ale trzeba to mu pomóc, on nie przychodzi z świadomością, że tworzy. Więc to jest rzecz niepowtarzalna i dlatego miejsce teatru jest dla mnie miejscem zupełnie niesamowitym. Nie film. To nie ma, moi studenci się bardzo często dziwią, że ja mówię, nie ma aktorstwa filmowego, bo nie ma. To było jasne. To się nazywa aktorstwo, no bo co, nie jest szewc. Tylko jest aktor, no występuje, fotografuje się, ale jak widzicie w teatrze, w filmie państwo grają amatorzy, w telewizji, w serialach. A w teatrze, no amator może zagrać raz. Nikt na niego nie przyjdzie. Dlaczego? Dlatego, że to jest zupełnie co innego. I ten związek widza z aktorem jest najpiękniejszy. I jest dla mnie najważniejszy. Thank you.